Siema, z tej strony Kacper z Amper TV. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak montuję gniazdo RJ45 internetowe marki Simon 54, kolor antracyt. Zaczynamy. Tak wygląda gniazdko po rozpakowaniu. Z drugiej strony wygląda tak. Fajna opaska do utrzymania przewodu. Zaczynamy od ogarnięcia sobie czegoś pod dupę. W moim przypadku będzie dzisiaj to skrzyneczka na wiertarkę. I tak. Pierwsza sprawa, jaką musimy zrobić, to zamontować taką ramkę uchwytową. Montaż tej ramki jest taki sam jak w przypadku gniazdka albo innego łącznika. Czyli łapiemy to na śruby, a potem na te wąsy rozporowe. Tutaj gniazd, puszka została obsadzona przez wcześniejszą ekipę. Śmieszne patenty, tutaj jakiś wkręt. No nie wiem, czy nie będzie to przeszkadzać. Nie powinno. Zobaczymy. Myślę, że da radę to zamontować, bo jestem u znajomego na mieszkanku. Właśnie już kończy remonty, kończy wykończenie i będzie się tu wprowadzać. Montaż tego nie jest w żaden sposób skomplikowany. Cyk. Po zamocowaniu ramki uchwytowej do gniazdka możemy przystępować do montażu gniazda. Zaczynamy od otwarcia go. Podważamy z jednej strony. Podważamy z drugiej strony. Ostrożnie, żeby nie połamać żadnych zaczepów. I widzimy już otworzone gniazdo. Pamiętajcie o tym, że takie prace musi wykonywać wykwalifikowany elektryk. Nie róbcie tego sami. Zaczynamy pracę od sprawdzenia braku napięcia na skrętce. Może wydawać się to trochę śmieszne, ale ostatnio widziałem właśnie 230 V puszczone na skrętkę. Dlatego nie ufam niczemu, zawsze sprawdzam. Jestem wtedy pewny. Ucinamy skrętkę na żądaną długość. Tak, żeby był zapas, ale też tak, żeby nie przeszkadzało nam to w późniejszym montażu. Musimy rozizolować ten przewód. Możemy to dokonać za pomocą jakichś ściągaczek, ja na przykład takie, ale niestety delikatnie uszkadzają w środku ekran, dlatego wolę mieć kontrolę nad cięciem i używam izolowanego nożyka. Ucinamy, możemy troszkę dłużej uciąć. Potem i tak sobie to skrócimy po zamontowaniu. Zwijamy sobie ekran i zostawiamy go z tyłu. Z tego względu, że nie ma miejsca w tym gnieździe na ekran. Tutaj mamy miejsca na ułożenie przewodów. Takie rowki. A tutaj mamy kolory, jakie przewody, w który rowek mamy wprowadzić. No jest to bardzo prosta sprawa. No może daltoniści by mieli delikatny z tym problem, ale też by dali radę, jakby się postarali. Mamy dwa typy łączenia, typ A i typ B. W tym domu jest obrany typ B, więc stosujemy to wszędzie. W każdym gniazdku zarabiamy wtedy tak samo. I zaczynamy wprowadzanie przewodów. Typ B, więc z tej strony mamy zielony na dole, więc tu zielony i pomarańczowy na górę. Dziury są tutaj całkiem małe, ale się popieści, to się zmieści. Po przewleczeniu wszystkich par przewodów dociągamy to, dopychamy i możemy zacisnąć już opaskę, aby nie latało nam to. Teraz układamy po prostu przewody na odpowiednie miejsca. Możemy przy wyginaniu tych przewodów pomóc sobie delikatnie śrubokrętem i wprowadzamy je w odpowiednie
kanały. Nie rozizolowując. W tym przypadku izolację przerwą nam te ostrza, więc też niepotrzebny jest nam specjalny nóż, jakiś kronek. Po ułożeniu wszystkich przewodów bierzemy sobie te gniazdo i w takim samym trybie, w jakim zdejmowaliśmy je, teraz zakładamy, dociskamy z jednej i z drugiej strony. Kiedy usłyszymy kliknięcia, upewniamy się, że z każdej strony zostało to zaskoczone. Trzeba przyłożyć do tego trochę siły z tego względu, że ostrze muszą przebić się przez izolację tego przewodu. Po zamocowaniu już tego możemy ukrócić sobie zapasy. Kiedy mamy ukrócone już zapasy, dociskamy sobie trytytkę jeszcze i nacinamy także jej zapas. Teraz mamy już gniazdo założone. Następnie przekładamy gniazdo przez ramkę. Taka śmieszna sytuacja, raz widziałem gościa, który mocował to gniazdko, zamocował. Chce założyć ramkę. Mówi, o, nie przejdzie. Zdjął i po prostu zakładał jeszcze raz, jak przyłożył sobie ramkę. Wystarczy to zrobić wtedy pod skosem i po problemie. Ramka jest już założona. Układamy sobie przewód w puszce. W taki sposób, żeby nie było dużych nacisków na mocowanie go. Oraz w taki sposób, żeby go nie przełamać. Zatrzaski są z tej strony przykładamy z tej siły. I w taki oto sposób gniazdo internetowe jest zamontowane. Obczyszczamy je delikatnie z kurzu. I to by było na tyle. Dzięki bardzo za odzew w poprzednim odcinku. Sporo było zapytań, sporo komentarzy. Fajnie, że się udzielacie. Zapraszam do dalszej dyskusji. Pokazuję, jak ja to robię. Z chęcią przyjmę jakąkolwiek krytykę. Z chęcią nauczę się czegoś też od Was. Także zapraszam do komentowania. Na razie, do następnego. Cześć.